Pochwalony Jezus Chrystus, zapraszam. Proś o Ducha Świętego, stąp Panie na każdego z nas, słuchających Zoom, na nasze rodziny, abyśmy byli pełni radości, pełni mocy Bożej, abyśmy byli uśmiechnięci. To jest owoc działania Ducha. Dzisiaj mamy Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Bożej z Szkaplerznej. Modlimy się za każdego, kto nosi szkaplerz. Czasami widzimy takie osoby, zwłaszcza na plaży, czasem na basenie, że mają szkaplerz na sobie. Ewangelia pouczająca. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej było Jego cudów, że się nie nawróciły. Są miasta, które były pełne cudów Jezusa i byli spokojni, bo przecież Jezus jest obok. My Go widzimy, znamy, czyni cuda, ale serca swojego nie przemieniły. Czasami traktujemy tak właśnie Pana Boga, trochę magicznie, czyli myślimy, że jesteśmy chronieni, bo mamy różaniec w kieszeni, bo byliśmy na mszy świętej, bo ktoś się za nas modli i wiele innych, bo mamy szkaplerz. Myślimy, że jesteśmy chronieni, bo znamy księdza, bo jesteśmy we wspólnocie. Nasza ochrona jest w tym, że dzisiaj jestem sercem przy Bogu. W tym, że On dzisiaj jest ze mną. On mnie dzisiaj narodził na nowo. Łaska jest tu i teraz, miłość jest tu i teraz, jest teraźniejszość i moje zwracanie się do Boga i ufanie Mu teraz, ciągłe teraz, ciągłe żywe trwanie w Bogu, a nie, że jestem już we wspólnocie, jestem już, właśnie mam szkaplerz od wielu lat, albo coś jeszcze innego. Bogu dzięki, że tak jest. Bogu dzięki, że jestem często na Eucharystii. Wspaniale, że jestem często u spowiedzi. Ale można być często u spowiedzi, te spowiedzi mogą być już bardzo przeciętne, bardzo rutynowe, gdzie serca Bogu nie oddaje. Codzienna świeżość, codzienne proszenie o Ducha Świętego. Są miasta, którym Jezus czyni wyrzuty, w których tyle cudów się wydarzyło. Ja już widziałem cuda, ja już tamto jestem bezpieczny. Nie. Widziałem uwolnienia, widziałem tamto. Nie, to jeszcze nie wystarcza. Żyj tym na co dzień. W tym, co przeżywasz teraz, niech moc Boża się wypełnia dzisiaj. Duchu Święty, dzisiaj nas ogarnij i nas przemieniaj. I na to dzisiaj Wam błogosławię. Przyjmijcie to błogosławieństwo teraz, prosząc o moc Ducha Świętego z krzyża, którą Bóg nam daje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca rosną. Zachęcam, żeby każdy z Was, kto tylko może, był patronem mocnym Duchu. Tutaj jest nasz Patronite, możecie sobie kliknąć i jeżeli tylko możecie nas wspierać, bardzo za to dziękuję. A poniżej jeszcze jest teledysk mocnych w duchu, do którego zachęcam. Do zobaczenia.